Dobry wieczór, Monika Jagielska-Mikłos, zapraszam na Flash Czwórki. Pracownicy fabryki wagonów w Ostrowie Wielkopolskim manifestowali w centrum miasta. Strajkują już 13 dzień. Od ubiegłego tygodnia okupują zakład. Chcą jego restrukturyzacji, ugody z wierzycielami i wypłaty zaległych pensji. Winą za sytuację wagonu obarczają prezesa firmy. Prokuratura w Zakopanem przesłuchuje Pawła H., podejrzanego o zgwałcenie i zabójstwo 22-letniej turystki. Mężczyzna mówi, że nie wie, dlaczego zabił i że był to impuls. Będzie jeszcze badany przez psychologów i seksuologów. Paweł H. był już karany za gwałt ze szczególnym okrucieństwem. 19-letni Marcin C., zatrzymany w czwartek razem z podejrzanym o zabójstwo policjanta Grzegorzem S., to syn znanego gangstera. Wcześniej nie był karany. Teraz odpowie m.in. za pomoc w ucieczce Grzegorza S. i nielegalne posiadanie broni. Przed sądem stanie też wkrótce jego ojciec Włodzimierz C. W Łodzi trwa referendum dotyczące Parady Wolności. Biorą w nim udział dorośli, mieszkańcy i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Sondaż to efekt kontrowersji, jakie budzi parada. Imprezy techno nie chcą na przykład władze miejskie. Ostatecznie o tym, czy parada się odbędzie, zdecydują mieszkańcy. Amerykanie przeprosili za zabicie kamerzysty agencji Reutera, który robił zdjęcia w pobliżu więzienia pod Bagdadem. Żołnierze myśleli, że Mazandana ma w ręku nie kamerę, a ręczną wyrzutnię przeciwpancerną. Kamerzysta został zastrzelony, kiedy próbował nagrać zbliżający się amerykański czołg. Dziennik za godzinę, zapraszam. Minęła 20. Krystyna Czubówna, witam Państwa. Ostatnio odwiedziłam jeden z telepunktów, gdzie moją uwagę zwróciła oferta dotycząca internetu. Zaprosiłam więc do studia pana Mariusza Gacę. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę nam przybliżyć rozwiązania dotyczące internetu oferowane przez telekomunikację. Przede wszystkim przypomnijmy, że każdy, kto posiada telefon stacjonarny TP, ma tym samym zapewniony standardowy dostęp do internetu. Oferujemy również pakiety internetowe, które pozwalają zaoszczędzić na rachunkach. No i oczywiście mamy bardzo nowoczesną ofertę dostępu do sieci, mianowicie Neostradę. Jakie możliwości daje nam ten rodzaj dostępu do internetu? Wyobraźmy sobie, że chce pani wysłać znajomym film albo zdjęcia z wakacji, kupić książkę, płytę CD albo zrobić przelew bankowy. Za pomocą Neostrady można zrobić to szybko, łatwo i bezpiecznie. Istotne również jest to, że niezależnie od tego, ile stron pani ogląda, ani ile czasu spędza w internecie, opłata zawsze jest ta sama i jest stała. Poza tym Neostrada jest bardzo prosta w instalacji. Każdy może zrobić to samodzielnie w domu. Z tego co wiem, Neostrada spotkała się z dużym uznaniem wśród internautów. Zgadza się. Internauci i czytelnicy tygodnika Wprost przyznali Neostradzie certyfikat jako najbardziej innowacyjnemu produktowi na rynku usług telekomunikacyjnych. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. A z Państwem spotkam się w kolejnym wydaniu serwisu. Telekomunikacja Polska.